Jak się czuje syn pod pańską opieką? Wspaniale. Wszyscy go kochają. Pani Marone często go odwiedza? Wciąż go widuje. Jak przebiegają odwiedziny? Dobrze. Ocenia pan te spotkania bardzo pozytywnie. Na widok mamy Jack się rozpromienia. Ktoś nadzoruje jej wizyty? Zwykle w moim domu ktoś jest, na wypadek, gdyby Taylor czegoś potrzebowała. Ostatnio pozwoliłem jej zabrać Jacka na noc. Zgodził się pan, żeby pozostał pod opieką matki? Tak. Był z nią do popołudnia. Rozumiem. Nigdy nie zamierzałem uniemożliwiać Taylor kontaktów z naszym synem. Martwił mnie tylko jej stan. Martwił, więc już pana nie martwi? Taylor zachowuje się spokojnie i nie zauważyłem, żeby piła. Jak sobie teraz radzi? Nie można jej nic zarzucić. Nie sprzeciwia się pan temu, żeby znów mieli państwo wspólną opiekę nad dzieckiem? Nie, wysoki sądzie. Nasz syn potrzebuje matki, a Taylor jego. Dziękuję. Mogę już podjąć decyzję.